zobaczymy w kolejnym wieczornym programie telewizyjnym albo w takich sążnistych felietonach ludzi, których byśmy podejrzewali bardziej o zamiłowanie do tej ciepłej wody w kranie niż do brutalnej retoryki piętnującej dzisiejszą opozycję. Bo pamiętajmy, że to się najlepiej w realiach wojny polsko-polskiej albo polsko-bolszewickiej, jak ja to nazywam, najlepiej monetyzuje. I to nagłe przebudzenie śpiących rycerzy to można zbyć wzruszeniem ramion. I pamiętajmy, że w sytuacji kryzysu to będzie jak w wierszu Herberta, że kolory ich sztandarów się zmienią tak jak las na horyzoncie. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy w kuluarach. Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz w perspektywie tego, co dzieje się i co możemy wszyscy obserwować w przestrzeni medialnej. Jest taki sposób atakowania telewizji publicznej, odkąd nastąpiły w niej zmiany, informowania o rzekomych, fatalnych wynikach oglądalności telewizji polskiej. Chciałem Państwu powiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości na podstawie rywalizacji dwóch największych stacji informacyjnych, czyli telewizji TVP Info i telewizji TVN24. Zostawimy na boku całą dyskusję dotyczącą tego, jak wyglądają badania oglądalności w Polsce, bo to jest dyskusja, która się na prawicy toczy od bardzo dawna. Telewizja Republika miała w tej kwestii swoje własne doświadczenia, pewnie ma je do dzisiaj. Dyskusje dotyczące tego, na ile reprezentatywny jest panel badawczy, na ile nie, to są dyskusje, które odbywały się w naszych prawicowych środowiskach dużo wcześniej, zanim rozpoczęła się ta dyskusja w przestrzeni medialnej, z którą mamy do czynienia w tej chwili. Ale nasza praca w telewizji polskiej polega również na tym, żeby analizować wyniki oglądalności, analizować wyniki tego, co dzieje się w studiach telewizyjnych pod kątem informacji, ile osób ogląda poszczególne programy. I chciałem Państwu przekazać całą serię bardzo dobrych wiadomości. Programy, publicystyczne programy telewizji TVP Info to są okręty flagowe telewizji polskiej TVP Info. Publicystyka, która dzieje się na naszej antenie, programy Minęła 20, program Woronicza 17, to w czasie, kiedy one się odbywają, są najlepiej oglądanymi programami telewizyjnymi w telewizjach informacyjnych w Polsce. Średnio w trakcie trwania programu Minęła 20, nasza przewaga nad stacją TVN24 wynosi około 50%. To znaczy nasz wynik jest o połowę lepszy niż wynik telewizji TVN24 w czasie, kiedy trwa program Minęła 20. Podobnie jest w wypadku programu Woronicza 17. To znaczy te programy są programami hitowymi. To są programy, w których państwo, bo tutaj jesteśmy już od kilkudziesięciu godzin, miałem okazję z wieloma z państwem rozmawiać. My jesteśmy w tym czasie, wszyscy, tak jak tu siedzimy, dominującą częścią polskiej widowni telewizyjnej, spośród tych, którzy zainteresowani są sprawami politycznymi. I bardzo Państwa proszę, żebyście o tym pamiętali, żebyście o tym również rozmawiali, żebyście o tym mówili, bo kiedy czyta się tak zwane specjalistyczne media zajmujące się mediami, czy kiedy czyta się popularne media uderzające w telewizję polską, to używany jest bardzo często ten argument. To jest argument bardzo często nieprawdziwy. Oczywiście są programy i są pasma, w których nasza stacja przegrywa ze stacją TVN24. Bardzo często, jeśli liczy się średnie w różnych grupach, to również w takim ogólnym sensie przegrywa. Natomiast te kluczowe programy, te kluczowe momenty, kiedy dużo się dzieje, kiedy realizowane są transmisje z ważnych wydarzeń, miejcie Państwo świadomość, że stacja TVP Info jest najchętniej oglądaną telewizją informacyjną w Polsce. I to jest bardzo ważny element, bardzo ważne, żebyśmy wszyscy o tym wiedzieli, żebyśmy mieli tego rodzaju świadomość, bo tego rodzaju argument ma tak naprawdę służyć tylko i wyłącznie jednej rzeczy. Zniechęcaniu osób, które się tą sprawą nie interesują, do oglądania telewizji. A fakty są takie, że głosujemy nogami, czy też pilotami. I skoro jest nas spośród wszystkich oglądających telewizje informacyjne w Polsce najwięcej w czasie tych flagowych programów przed telewizorami, w czasie, kiedy oglądamy właśnie TVP Info, to to ma znaczenie. I to jest jeden z najważniejszych powodów gigantycznego ataku, jaki się w tej chwili odbywa na polskie media, na media publiczne. Ponieważ do tej pory pewne treści nie mogły się w mediach publicznych pojawiać. A najciekawsze, i myślę, że to dla Państwa też będzie interesujące,
że kiedy analizuje się wyniki oglądalności, to te najbardziej kontrowersyjne tematy, te tematy, które się przez wiele lat nie pojawiały w ogóle w polskiej przestrzeni medialnej, tematy związane z wyjaśnianiem Smoleńska, tematy związane z kryzysem migracyjnym, tematy związane z generalnie tym, co się dzieje w tej chwili w przestrzeni unijnej względem Polski, to są rzeczy, które są oglądane świetnie. To znaczy te dni, kiedy rozmawiamy na te tematy, powodują gigantyczne skoki oglądalności. A to znaczy, że sprawy, o których przez całe lata w Polsce nie mówiło się w ogóle, naprawdę Polaków interesują. To ma znaczenie i jeśli zastanowimy się, jaka jest tego konsekwencja, to no nie dziwię się temu atakowi. Bo jeśli setki tysięcy dziennie, czyli w perspektywie miesięcy, to są miliony ludzi, którzy zapoznają się z pewnym punktem widzenia, z pewnymi osobami, które do tej pory nie mogły występować w telewizji. Nie wiem, Tomasz Sakiewicz, który jest tutaj, Dorota Kania, to są ludzie, którzy do telewizji polskiej nie mieli wstępu, a od niedawna mają. I wiecie, co jest niesamowite? Że kiedy pojawia się Dorota Kania w studio i kiedy dyskutuje z kimś, kto ma inne poglądy niż ona, okazuje się, że wynik oglądalności takiego programu jest fenomenalny, że treści, których do tej pory przez całe lata nie można było usłyszeć i zobaczyć w polskiej telewizji, są i są oglądane. A to oznacza, że o Smoleńsku, o kwestii migracyjnej, o kwestii bezpieczeństwa Polski, o kwestii reformy polskiej armii nie mogliśmy się dowiedzieć, a teraz możemy. I to jest powód, dla którego codziennie z wielu różnych stron czytacie i widzicie Państwo ataki na telewizję publiczną. I bardzo gorąco chciałem prosić o odporność na te ataki i o świadomość, że jest nas najwięcej. I chciałam również, proszę Państwa, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie taką, że Państwo się tego nie dowiecie z tak zwanych sprzyjających platformie mediów, ale portal niezależna.pl jest najbardziej wybieranym portalem z prawej strony, jest najbardziej czytanym. To właśnie portal niezależna.pl ma najwięcej odsłon i najwięcej jest najlepiej oglądane. Ja już w tej chwili zapomnę gościa, który tam się kryje, a na którego Państwo czekacie. Minister Antoni Macierewicz.
Pan minister nigdy nie odmówił naszym zaproszeniu. Był prawie na wszystkich zjazdach od Gazety Polskiej i dzisiaj, mimo wielu zajęć, też jest z nami. Dziękujemy bardzo. To ja wytłumaczę kilka obrazów. Pierwszy ten obrazek tych dwóch młodych, dzielnych chłopców, którzy wróczyli przy panu ministrze, jeden to jest Franek. Pierwszy krześniak pana ministra, a drugi to jest Kostek, drugi krześniak pana ministra. Nie będę mówił ojciec chrzestny, bo będą cytować potem. Ale doświadczony w tym względzie. Drugi obrazek, tutaj może gdzieś Robert Rogala. Nie wiem, czy pan minister pamięta taką siatkę konspiracyjną Ruch Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. Robert, gdzie ty jesteś? Pokaż się. O, właśnie tam. No, Robert ma to do siebie, że tak jak mnie można zawsze z każdej odległości zauważyć. Na bazie trochę tamtej siatki, kilkadziesiąt lat później, powstał teraz Klub Gazety Polskiej na Żoliborzu. Także, a dlaczego to takie ważne? Bo pan minister nas wciągał w poważną politykę w latach 80. Myśmy byli wtedy młodzi i piękni, a to już byli dziadkowie, mieli powyżej 30 i doświadczenie konspiracyjne. Już zdążyli nawet siedzieć. My ledwo co, żeśmy zaczęli pierwszą bibułę rozdawać i drukować. Takie były początki. A dzisiaj, proszę państwa, myślę, że to jest wspaniałe ukoronowanie wspaniałego życiorysu, to, że Wojska Amerykańskie do Polski wprowadza człowiek, który od wczesnej młodości walczył z komuną, był w niezależnym harcerstwie, był w 68 roku, tworzył KOR, współtworzył Solidarność, który w latach 80. tworzył potężną grupę konspiracyjną. W 92 roku doprowadził do ujawnienia pierwszej listy agentów Służby Bezpieczeństwa, za co poniósł ogromne konsekwencje. W 2006 roku doprowadził do rozwiązania wojskowych służb informacyjnych i znaczącego oczyszczenia Polski z rosyjskiej agentury. A dzisiaj jako minister obrony narodowej wita wojska amerykańskie i wojska natowskie już na terenie Polski. To jest wielkie wydarzenie. I jeszcze może jedno. Być może najtrudniejsza i najważniejsza misja powierzona, która jest kwestią naszego honoru. Wyjaśnienie sprawy smoleńskiej. Zostawiłem to na końcu. Bez naszej pomocy, również dzisiaj, ani ten rząd, ani ten minister obrony nie da rady. Dzisiaj też ta pomoc jest potrzebna, bo jak widzicie, nic tak mocno nie jest atakowane jak sprawa smoleńska. Bandy, które organizują na krakowskim Przedmieściu i pod Wawelem, nie atakują z powodu wojsk natowskich, nie atakują z powodu takich czy innych podatków, nie atakują nawet z powodu Trybunału Konstytucyjnego, atakują z powodu Smoleńska. Oni wiedzą, co robią. I dzisiaj musimy ich szczególnie w tej sprawie wspierać. W ciągu 7 lat zmieniło się tylko jedno. Musimy jeszcze bardziej się zaangażować. Bardzo dziękuję. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Szanowni państwo, kochani, jak zwykle najpierw będą sprostowania, bo wszystko jest prawda, co mówi Naczelny Gazety Polskiej, ale z kilkoma uzupełnieniami. Gdyby nie to środowisko,
Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej, z którymi poznałem się w roku 85 i 86, to zapewne nie byłoby nie tylko klubów, ale nie byłoby też i Gazety Polskiej w takim wymiarze, w jakim ona dzisiaj działa. Ale mniej znany jest fakt, że zapewne nie byłoby też realizacji uchwały sejmowej z 1992 roku, bo dwóch z członków tej młodzieży niepodległościowej, młodzieży katolickiej, brało udział w tym działaniu, stanowiło istotną część, a nawet główną podporę Wydziału Studiów, któremu powierzyłem wówczas przygotowanie uchwały lustracyjnej. To tak dla historycznej wiarygodności tego, o czym mówimy. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że będę Państwu teraz relacjonował całą historię Polski od roku 1948, kiedy to się urodziłem. Tak źle nie będzie. Nasze spotkanie, przynajmniej ze mną, będzie krótsze, ale kilka spraw, kilka refleksji o obecnej sytuacji Polski chciałbym Państwu przedstawić. Bo jest prawdą to, co powiedział przed chwilą pan redaktor naczelny. Bez was kształt dzisiejszej Polski byłby zupełnie inny. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Jesteście jednym z ważniejszych ruchów ideowo-społecznych dzisiejszej Polski. A nie ma polityki. Nie ma możliwości kształtowania życia społeczno-politycznego bez idei i bez ludzi, którzy są nośnikami tej idei. Bez ludzi, którzy w nią wierzą i którzy są gotowi poświęcić swoje życie dla jej realizacji. Wy właśnie jesteście takimi nośnikami idei niepodległościowej. Ja wam za to nie dziękuję, bo to jest obowiązek każdego Polaka. Problem tylko w tym, niestety, że lata okupacji sowieckiej wyniszczyły w Polakach poczucie obowiązku i trzeba go przywracać, obowiązku patriotycznego, obowiązku bycia Polakiem, obowiązku bycia dumnym z tego, że się jest Polakiem. Wy jesteście tego świadectwem. Potraficie dawać świadectwo, co to znaczy być Polakiem. Otóż sytuacja dzisiaj jest rzeczywiście szczególna i niezwykła. Żyjemy w czasach, gdy zmienia się postać świata. Można powiedzieć, że dane nam było takie szczęście wielkie, że możemy współkształtować rzeczywistość historyczną na miarę, jaką tylko zdarzyło się to naszym dziadkom i pradziadom wtedy, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, a Europa i świat po I wojnie światowej przybrały nowy kształt. Dzisiaj jest taki sam przełomowy czas, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Tak właśnie jest. Świat przybiera nowy kształt, a my możemy być jego współtwórcami, albo będziemy przez pokolenia wytykani jako ci, którzy tę wielką szansę, wielką możliwość zmarnowali. Historia nie jest zdeterminowana. Nie musi się toczyć tak, jak ktoś sobie przewidział. Historia zależy od tego, co ludzie zrobią. A ludzie zrobią to, w co wierzą. A wierzą dzisiaj ludzie, których tutaj widzę, w niepodległość Polski i wierzą w wielkość Polski.
Bo przy wszystkich sporach, jakie toczymy, a jest ich bardzo wiele, jedno ulega wątpliwości, że niezwykłość narodu polskiego polega między innymi na tym, że w ciągu najstraszliwszych okoliczności i najbardziej okrutnych wydarzeń, jakie się przetaczały przez nasz kraj, Polacy nigdy się nie poddali, nigdy nie uznali, że przemoc będzie kształtowała ich duszę i ich losy. Zawsze była ta istotna część narodu polskiego, która mówiła: nie poddamy się, wiary ojców i patriotyzmu się nigdy nie wyrzekniemy. Jesteście ich spadkobiercami. I tak właśnie być powinno. Powtarzam jeszcze raz, to nie jest rzecz, za którą się przyjmuje podziękowania. To jest obowiązek, ale to jest obowiązek, który nas kształtuje i sprawia, że wzrastamy, stajemy się bardziej ludźmi wartościowymi. Kiedyś, ale przecież to wraca, była taka szkoła historiograficzna, historiozoficzna, która mówiła, że lepiej by było, gdyby Polacy podporządkowali się zaborcom. Że lepiej by było, gdyby Polacy podporządkowali się albo imperializmowi sowieckiemu, albo imperializmowi hitlerowskiemu, albo wybrali Niemców za swoich panów, albo wybrali Rosjan za swoich panów. To wraca od czasu do czasu wśród ludzi o słabszym charakterze i ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, jakie jest istotne przesłanie narodu polskiego. Otóż Polacy nie przyjęli tej diabelskiej alternatywy. Nie przyjęli jej w roku 1939 i nie przyjęli jej w roku 1945. Z tego wyniknęły dla nas straszliwe straty narodowe, gospodarcze, społeczne. Ale w tym tyglu hartowała się także polska stal. W tym tyglu hartował się i z tego tygla się pojawiał ten diament, którym może być w przyszłości Polska. Dzisiaj, gdy patrzymy na sytuację narodów Europy, widzimy, jak wiele z nich, oczywiście nie wszystkie w żadnym wypadku, ale jak wiele z nich to są narody, które zrezygnowały już z własnej tożsamości, z własnego zakorzenienia w tych wartościach, które powołały Europę, wartościach chrześcijańskich, wartościach, które stworzyły wielką cywilizację chrześcijańską. Polska jest tym narodem, który wciąż daje świadectwo, że chrześcijaństwo jest jedyną żywą historią, jedynym żywym źródłem wartości pozwalających przemieniać świat zgodnie z podstawowymi, fundamentalnymi, naturalnymi prawami człowieka. Aby rozpocząć tę pracę, musieliśmy przejść jako Polacy nieprawdopodobnie długą drogę męczeństwa. Ta droga męczeństwa symbolizowana była hitlerowskimi obozami zagłady i usiana była także sowieckimi łagrami śmierci. Ale ta droga sprawiła, że dzisiaj, po dziesięcioleciach okupacji sowieckiej, możemy odbudowywać nasze państwo w oparciu nie tylko o te wartości, ale także o całą wielką przeszłość narodową wolnych Polaków.
Jak państwo wiecie, w programie, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, główny akcent został położony na trzy kwestie. Po pierwsze, na sprawiedliwość społeczną. Po drugie, na rozwój gospodarczy. I po trzecie, na bezpieczeństwo. Oczywiście wszystkie te trzy kwestie są ufundowane na wartościach, o których mówiłem, i na możliwości ich zakorzeniania w świadomości społecznej, zwłaszcza w świadomości młodzieży, i dlatego tak ważną rolę w naszym programie odgrywa nauka, wychowanie i szkolnictwo. Jest fundamentem na co dzień przekazywania tych wartości. Ale by to się nie mogło zdarzyć, do tego by nie mogło dojść, gdyby nie było silnej rodziny. Rodziny, która wychowuje, pielęgnuje, kształtuje, przekazuje wartości i uczy podstawowych norm społecznych i podstawowych norm ludzkich. Często wskazywano, że ten nacisk na program społeczny jest ucieczką od podejmowania kwestii politycznych. To nieprawda. Odwrotnie. Jest wynikiem świadomości tego, czym był sowiecki totalitaryzm. Na czym on polegał. A słowo łagier dobrze oddaje to, czym była okupacja sowiecka. Była wepchnięciem całego narodu polskiego i innych narodów do obozu śmierci. Była zepchnięciem 99% narodu na absolutny margines. Była czymś w rodzaju właśnie czerwonego łagru, jak wspaniale śpiewa i mam nadzieję, że będzie jeszcze dzisiaj śpiewał w swojej wspaniałej piosence pan Paweł Piekarczyk. Liczę na to, że dzisiaj tę piosenkę o płonącym czerwonym łagrze przypomni, bo ona oddaje istotę rzeczy. I dlatego sprawiedliwość społeczna, przywrócenie podstawowych praw, których nas pozbawiano w czasie okupacji i hitlerowskiej, i sowieckiej, ale także po roku 89. jest tak, było i jest tak nieprawdopodobnie ważne. I zobaczcie państwo, minęło 18 zaledwie miesięcy od czasu objęcia odpowiedzialności za państwo przez Prawo i Sprawiedliwość. W tym czasie zlikwidowano tę zmorę, trąd, nieszczęście, które niszczyło Polskę przez ubiegłe 28 lat. Bezrobocie. Najstraszliwsza zakała społeczeństwa, która odbierała ludziom godność, odbierała możliwość gospodarowania, możliwość zakładania rodzin, możliwość rozwoju, sprawiała, że nasze miasta i miasteczka się wyludniały i zapadały się w ruinę. Dzisiaj oficjalny wskaźnik bezrobocia jest w okolicach 7%, czyli faktycznie nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Minęły 18 miesięcy. Przez 28 lat wydawało się, że bezrobocie będzie nieustannie nękało nas, aż się po prostu wyludnimy. Aż po prostu nie będzie Polski, nie dlatego, że ktoś Polskę wymordował, tylko dlatego, że Polacy sami z własnego kraju uciekną, a uciekną przed beznadzieją, uciekną przed nędzą, uciekną przed biedą i uciekną przed absolutną bezradnością wobec współczesnych mechanizmów ekonomicznych świata, które chociaż niewidoczne, to nakładają nie mniej istotne, nie mniej dramatyczne i nie mniej skuteczne pęta, jak te, które były nakładane przez okupację militarną w przeszłości. Dzisiaj bezrobocia praktycznie nie ma. Dzisiaj Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem Europy. Dzisiaj Polska jest
krajem, który ma najszybszy wzrost, największy wzrost gospodarczy. Dzisiaj Polska jest krajem, w którym jest realizowana najskuteczniejsza polityka prorodzinna, którą znamy pod formule 500+. To są tak niezwykłe zmiany, jakich nie przeżywaliśmy w ciągu ubiegłych wielu, wielu dziesięcioleci. W sferze społecznej i gospodarczej zrobiliśmy nieprawdopodobny skok do przodu. Podobnie stało się w innych dziedzinach, ale zanim o nich powiem, chcę zwrócić uwagę na jeden fenomen, który musi być odnotowany. Ten gigantyczny skok, ta olbrzymia zmiana dzieje się przy towarzyszeniu, jej towarzyszy nieprawdopodobna propaganda skierowana przeciwko rządowi, który te zmiany realizuje. Nieprawdopodobna propaganda tłumacząca ludziom, że to jest wielkie nieszczęście. Największym nieszczęściem jest to, że rodziny wielodzietne dostają 500 zł na dziecko. Największym nieszczęściem jest to, że nie ma bezrobocia. Największym nieszczęściem jest to, że jest rozwój gospodarczy kraju. Ruina, dramat, katastrofa społeczna. I tę propagandę, tę nawałę propagandową realizują media, które przez lata tłumaczyły, że najlepiej jest sprzedać polski przemysł. Ba, sprzedać, oddać. Za ile? Za złotówkę. Że najlepiej jest, jeżeli Polacy przestaną być Polakami. Że najlepiej jest, jeżeli Polacy wyrzekną się własnego narodu, państwa, przeszłości i własnych wartości. Mówię o tym, ponieważ wszyscy o tym wiedzą świetnie. Znakomicie o tym wiemy. Tylko niestety w tak małym stopniu dajemy temu wyraz. Tak jak strona, która dążyła przez lata do wyniszczenia gospodarczego Polski, do destrukcji gospodarczej i społecznej, która mówiła, że sprawiedliwość społeczna jest synonimem wstecznictwa, kołtunerii. A byli to ci sami ludzie, którzy jako wykładowcy na Wyższej Szkole Społecznej Marksizmu, Leninizmu w Warszawie i w rozsianych innych miastach przedtem tłumaczyli nam coś dokładnie odwrotnego i wsadzali do więzienia za to, że ktoś uważał, że własność prywatna jest jednak fundamentem bezpieczeństwa i fundamentem wolności ludzkiej. Ci sami ludzie w ciągu 15 minut wystarczyło im tyle samo czasu, ile trzeba było do zdjęcia z domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Nowym Świecie szyldu PZPR i powieszenie szyldu jakiego? Jakiego? No głośni, proszę Państwa. Giełda! Sprzedać wszystko. Sprzedać to, co naród wypracował. Wyrzucić to na śmietnik. A my weźmiemy pieniądze z tego. My, ci sami, którzy mieliśmy legitymacje partyjne, teraz będziemy czerpali zyski z tego, że naród raz jeszcze zostanie okradziony. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe, żeby naród milczał wtedy, gdy najpierw się go ograbia, a później, gdy ci, którzy go ograbili, robią wszystko, żeby on nie mógł się odbudować. Robią wszystko, żeby on nie mógł odzyskać własnej godności. Robią wszystko, żeby on był sparaliżowany. I to jest pierwsze pytanie, które przed Państwem, jako przed Polskim Ruchem Niepodległościowym stawiam. Bo niepodległość zawdzięczamy walce zbrojnej. Ale zanim dojdzie do walki zbrojnej, musi być walka ducha i walka codzienna, walka i praca społeczna, a zwłaszcza gospodarcza.
bo nowoczesne mechanizmy pokazują, że można zlikwidować naród, nie używając ani jednego czołgu, nie używając ani jednej kuli, nie używając ani jednego wystrzału, bez żadnego wystrzału. I my byliśmy na tej równi pochyłej i byliśmy o krok od wyniszczenia zupełnego. Jeżeli dzisiaj zastanawiamy się, czym jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, czym jest ten wielki ruch patriotyczny, który się wokół niego skupił, kim wy jesteście, to odpowiedź jest jedna. Jest wielkim ratunkiem dla Polski. Jest wielką szansą na to, że zbudujemy silne państwo, że nie zostaniemy wgnieceni w ziemię przez wrogów Polski. Ale oczywiście to jest fundament bez odbudowy. Siły społeczne, bez odbudowy możliwości gospodarowania przez szerokie grupy ludzi zamkniętych przedtem na margines. Mówię tutaj nie tylko o pracownikach wielkiego i drobnego i mniejszego przemysłu. Mówię przede wszystkim o rolnikach. Mówię o tych, o których w XIX wieku, wtedy kiedy Polska przygotowywała się do odbudowy niepodległości, powiedziano żywią i bronią. Przecież to hasło żywią i bronią powstało na skutek zrozumienia przez twórców ruchu narodowo-niepodległościowego w Polsce, że bez szerokich rzesz społeczeństwa, bez uobywatelnienia rolników, chłopów, robotników, nie będzie niepodległej Polski. I dzisiaj sytuacja jest taka sama. Przecież nie przypadkiem uderzono właśnie w te grupy społeczne, które niosły na sobie przez cały okres sowiecki, przedtem hitlerowski, a potem i sowieckiej okupacji, największy ciężar walki o niepodległość. Z jakich grup społecznych wywodzili się żołnierze niezłomni? Przecież to byli ludzie ze wsi. Przecież to byli ludzie z rodzin robotniczych. Niczego nie odmawiam środowiskom inteligenckim. Niczego nie odmawiam wspaniałym postawom polskiej arystokracji czy polskiego ziemiaństwa. Wręcz przeciwnie. Te warstwy daninę krwi złożyły niebywałą. Ale fundamentem było szerokie zaangażowanie w walkę przeciwko sowieckiemu okupantowi takich ludzi jak Warszyc. Kto to był? To był nauczyciel wiejski. To był nauczyciel wiejski z Radomszczańskiego. Przepraszam najmocniej panią poseł Milczanowską, której zasługi dla przywracania pamięci o Warszycu są nieomal tak wielkie, jak zasługi kolegów z Piotrkowa, którzy mi zginęli tutaj, a są, tak, widzę państwa, dziękuję najmocniej, a którzy też nigdy nie tylko nie zapomnieli, ale codziennie nieomal kluby Gazety Polskiej tam przypominają o wielkiej historii i Armii Krajowej, i właśnie konspiracyjnego Wojska Polskiego, ale przecież takich ogniw polskiego oporu i polskiego ducha niepodległego jest mnóstwo. Dlaczego? Gdy podjęliśmy sprawę żołnierzy niezłomnych, ona wybuchła tak wielkim płomieniem i tak wielkim zapałem w całej Polsce. Bo nie ma takiej gminy, ba, nieomal nie ma takiej wsi w Polsce, gdzie by nie było rodziny kogoś, kto był prześladowany za walkę o niepodległość. To jest najbardziej powszechna historia Polaków XX wieku. Żołnierze niezłomni to są po prostu wszędzie rozsiani Polacy, którzy pamiętają o swoich przodkach i walczyli zawsze o ich pamięć. Oddanie im hołdu i czci, przywrócenie ich
do polskiej historii i polskiej świadomości narodowej jest długiem, który mamy obowiązek do spłacenia nie tylko wobec ich pamięci, ale wobec nas samych, naszych dzieci i naszych wnuków i naszych prawnuków, bo to jest prawdziwa historia walki o niepodległość. I my nie musimy, jak niektóre narody i niektóre państwa, tworzyć fikcyjnych grup, wydobywać spośród milionów jednego człowieka, który był odważny i poświęcił życie, ratując czy prześladowanych Żydów, Cyganów, czy też własną ojczyznę. W Polsce nieomal nie można przejść na drugą stronę ulicy. W Polsce nie można przejść ze wsi do wsi, żeby nie napotkać na świadectwa męczeństwa i heroizmu. Może dlatego czasami tak to lekceważymy. Może dlatego czasami tak przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Może dlatego czasami tak łatwo dajemy się zepchnąć przez te gadzinówki, które tych bohaterów polskich obrzucają najgorszymi słowami. Pamiętajcie o tym, że wy jesteście ludźmi, którzy mają pochylać głowy w każdym momencie, kiedy natraficie na świadectwo tego bohaterstwa i uczyć innych pochylania głowy i uczyć innych szacunku dla polskiej przelanej krwi w walce o niepodległość. Narody, które budują swoją wielkość, swoją siłę, budują ją na szacunku do własnej przelanej krwi, na świadomości, że po to ta krew jest przelewana, żeby z tego wyrosła siła własnego narodu. A więc każda kropla jest bezcenna. Bezcenna. Jest bezcenna wtedy, kiedy zostanie wylana w Tobruku, Monte Cassino, w łagrach sowieckich czy pod Mławą. Wszystko jedno gdzie. I my mamy obowiązek świadczyć o tym niebywałym bohaterstwie Polski, bo ono sprawia, że dzisiaj rzeczywiście stajemy się wyspą, zieloną wyspą, a może nawet najwspanialszą biało-czerwoną wyspą na morzu zupełnej rezygnacji z wartości ludzkich. My tych wartości ludzkich nigdy się nie wyrzekliśmy. My zapłaciliśmy za te wartości ludzkie najwyższą ofiarę. A więc punkt następny to jest odbudowa świadomości narodowej. Bez odbudowy świadomości narodowej nie będzie Polski niepodległej. Jeżeli raz jeszcze powtórzy się taka straszliwa historia, jak ta, którą przeżywaliśmy na początku lat 90., gdzie cała informacja, a może dezinformacja, cała przestrzeń informacyjna Polski zalana była nieprawdopodobnym kłamstwem mówiącym o tym, że trzeba cały dorobek narodowy wrzucić do kosza, że trzeba wszystko sprzedać, że trzeba się wszystkiego wyrzec, że trzeba z własnego narodu i własnego państwa uciec. Jeżeli raz jeszcze się to powtórzy, jeżeli nie będzie ludzi, którzy będą zdolni się temu przeciwstawić, ludzi takich jak Jan Olszewski, który mówił, że tak zwana ręka rynku, niewidzialna ręka, niewidoczna ręka rynku najczęściej jest po prostu ręką złodzieja. Ale pamiętam wtedy to głosowanie w Sejmie, w którym absolutna większość posłów, w tym niestety także posłowie, którzy zakładali Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, a potem wyrzekli się jego podstawowych wartości, głosowała za tym, żeby polski przemysł zniszczyć.
żeby polski przemysł wyprzedać. Nie składam na nich największej odpowiedzialności, nie oni to zainicjowali, ale oni też za tym głosowali. Ale głosowali za tym dlatego, bo opór społeczny był zbyt mały, chociaż wszyscy wiedzieliśmy, że wyprzedawanie polskich fabryk jest po prostu zbrodnią na żywym narodzie. Że wyrzekanie się pamięci o polskich bohaterach też jest zbrodnią na świadomości narodowej. A więc powtarzam, odbudowanie świadomości narodowej jest fundamentem zasadniczym. Oto się często nazywa polityką historyczną, ale to jest coś nieporównanie więcej niż polityka historyczna. To jest coś nieporównanie głębiej niż polityka historyczna. Gdy dzisiaj, jeżdżąc od miasta do miasta, od wsi do wsi, co mi jest wytykane nieustannie, że za dużo jeżdżę podobno, za często spotykam się z ludźmi. Zbyt często jestem tego samego dnia w Krakowie i w Szczecinie. No rzeczywiście to horror, jakże minister obrony narodowej może się spotykać z ludźmi. On nie powinien się w żadnym wypadku spotykać z ludźmi. Najlepiej go zamknąć na kłódkę, przylepić mu odpowiedni napis i wyeliminować go w ogóle ze społeczeństwa. Tak nie będzie, moi drodzy. Na to nie liczcie. Otóż gdy jeżdżę po całej Polsce, napotykam często młodych ludzi, którzy pamiętają nie tylko o żołnierzach niezłomnych, którzy pamiętają o bohaterach powstania styczniowego, ale pamiętają też o wielkich, nieprzemijających, bohaterskich sukcesach polskiej armii i polskiej broni, którzy pokazują historię na przykład husarii, najskuteczniejszej broni w Europie przez blisko 200 lat. Najskuteczniejszej, niepokonanej, która odnosiła zwycięstwa, jakich żadne wojska nigdy w historii Europy nie odnosiły, jeżeli chodzi o relacje między ilością żołnierzy polskich i ilością pokonanych przeciwników. I to nie tylko pod Kirchholmem. Wraca historia. Wraca znowu zakorzenienie w historii. To jest świadectwo, że naród odżywa. Ale to jest też jeszcze mało. Będę jeszcze o obronie mówił, ale teraz chcę powiedzieć o wielkim ruchu społecznym, który rodził się bardzo długo i z bardzo wielkimi oporami, ale który jest solą naszej ziemi. Myślę o tych wszystkich wysiłkach, działaniach i ruchach, które związane są z ochroną życia. Bez ochrony życia nie ma zdrowego, silnego narodu i taki naród nie ma przyszłości. Chcę, żeby każdy, bez względu na wiarę lub brak wiary, zdawał sobie z tego sprawę. Szacunek dla życia ludzkiego, bez szacunku dla życia ludzkiego rodzi się totalitaryzm. Rodzą się najstraszliwsze wynaturzenia, manipulacji nie tylko całymi grupami społecznymi i narodami, ale przede wszystkim jednostką. Rodzi się selekcja, która jest przecież fundamentem tego, co słusznie nazywał Jan Paweł II cywilizacją śmierci. Śmierci. Jesteśmy w tym właśnie momencie historycznym wyboru między śmiercią i życiem. I Polska wybiera życie. To jest naprawdę wspaniałe przesłanie. Wielkie. I szacunek dla każdego, który chociaż raz przyłożył rękę do ratowania życia. Wszystko jedno w jaki sposób. A życia każdego trzeba bronić. I państwo jest po to, jak trafnie powiedziała ostatnio pani premier Szydło, żeby bronić swoich obywateli. Po to jest państwo.
nie ma większego upokorzenia dla narodu i nie ma większego oskarżenia wobec narodu, jak takie, że nie zdołaliśmy obronić własnych obywateli. Po to jest armia, żeby obronić własnych obywateli. Po to jest cały ten wielki wysiłek, w którym wydajemy wielkie pieniądze na armię. Ale przecież nie dlatego, że chodzi nam o ten błysk i splendor. To dobrze, wspaniale. Żołnierze powinni wyglądać znakomicie, powinni być wizytówką narodu, w ogóle bezdyskusyjne. Powinni wiedzieć, jak się ubierać, jak się zachowywać i uczyć wszystkich obywateli, co to jest szacunek dla starszych, co to jest szacunek dla honoru, co to jest szacunek dla własnego państwa. To jest bezsporne. Ale i zawsze, jak się witają, salutować nie tylko generałom i nie tylko ministrom. Bo żołnierskim sposobem przywitania się jest salut. Chociaż w tradycji polskiej odrębnie, inaczej niż w tradycji na przykład amerykańskiej, jak to mówiono, gdy byłem jeszcze bardzo mały, nie salutuje się do pustej głowy. Ale taka jest, to jest specyfika polska. W wielu innych armiach jest inaczej. W wielu innych armiach jest inaczej, więc to nie jest żadna ujma. Ale istotą przecież armii jest to, że była gotowa obronić skutecznie własny naród. To jest nawet zapisane w polskiej konstytucji, jak państwo wiecie. To jest funkcja, to jest rola armii. Przez dziesięciolecia wydawaliśmy pieniądze na armię, wybieraliśmy czy mianowaliśmy ministrów obrony, generałów, dla ludzi, którzy nawet nie zamierzali, nawet nie dążyli do tego, żeby zbudować armię, która będzie miała za zadanie bronić własnej ojczyzny, bo z góry zakładano, że Polacy są gorsi, bo z góry zakładano, że Polacy są słabsi, bo z góry zakładano, że Polacy są głupsi. I najpierw mieli słuchać Moskwy, a potem mieli słuchać kogo innego. I taka idea, taki pomysł, takie założenie, że armia polska będzie zdolna, może nie dzisiaj, może za rok, może za dwa, może za dziesięć, ale będzie zdolna do tego, żeby sama obronić własną ojczyznę, uważana była ta idea za jakiś wymysł chory, niemożliwy do zrealizowania. A on jest możliwy. Więcej, państwo, które do tego nie dąży, nie jest państwem niepodległym. Chcę, żeby to było jasne. Sens istnienia armii polega na tym, że ma bronić własnej ojczyzny i ma być zdolna do tego. Ma do tego dążyć, ma do tego zmierzać. Po 28 latach, od 1989 roku zrobiono przegląd obronny tak, żeby tak uformować finansowanie armii, dobór kadry armii i dobór jej planów obronnych, żeby była zdolna obronić własny naród i własny kraj, i własne państwo. Po raz pierwszy od 28 lat. To jest miara upadku myśli niepodległościowej, albo w ogóle powiedzieć może na lepiej, miara bezmyślności poprzednich ekip. Bezmyślności, które w ogóle nie myślały w kategoriach niepodległościowych. Nie miały zamiaru w ogóle o tym myśleć. Uważały się za dodatek do innych narodów i innych państw. Tak dalece zgnieciono duszę polską. Tak dalece upokorzono duszę polską. Tak dalece ona skarlała przez te lata. Byliście wy na szczęście. Były różne ruchy społeczne, były różne instytucje, były różne gazety, były różne środowiska, grupy polityczne. Ale nie było skoncentrowanej, zdeterminowanej
skutecznej polityki obronnej Polski. Teraz ona jest. I za to trzeba podziękować panu prezydentowi, podziękować pani premier, podziękować prezesowi Kaczyńskiemu, podziękować tym wszystkim, którzy poświęcili się, żeby taki program sformułować. On bazuje na silnej gospodarce, on bazuje na silnym społeczeństwie, on bazuje na przywróceniu tożsamości narodowej i bazuje na silnym wojsku, ale wszystkie te elementy muszą zostać zrealizowane. Nie może być, nie będzie silnego wojska, jeżeli nie będzie świadomego swojego narodowego obowiązku żołnierza. Żołnierz nie jest robotnikiem. Żołnierz nie jest urzędnikiem, który zaczyna pracę o godzinie 7, a o godzinie 14.30 czy 15.30 stoi już na kołowrotku, żeby iść do domu, rozebrać się i przestać myśleć w ogóle o tym, czym jest. Żołnierz pełni służbę. To jeszcze jest jedno z tych słów, o których można powiedzieć, że były, tak jak sprawiedliwość, słowami wyklętymi. Służba to najwspanialsze słowo w zestawie słów chrześcijańskich i polskich. Służba. Czyli skoncentrowanie własnej woli i własnego wysiłku na pracy dla kogoś i dla czegoś. Dla jakiejś idei. To jest służba. Budowanie siebie i swojego otoczenia przez służenie innym. Nikt bardziej i lepiej nie zna tego, wartości tego słowa, jak wojsko właśnie. Chociaż przez lata o nim zapominano. Chociaż przez lata z niego kpiono. Chociaż przez lata tworzono takie warunki, żeby to słowo było puste. My temu słowu z powrotem nadajemy istotną treść. Jednym z tych warunków, które muszą być spełnione, aby wojsko było silne, poza świadomością narodową, poza świadomością obowiązków obywatelskich, poza pieniędzmi, które są wielkim darem, poświęceniem całego narodu, który sobie odbiera od ust, żeby żołnierze mogli wypełnić swoją misję. Bo przecież taka jest sytuacja Polski. My jesteśmy jednym z pięciu krajów, który płaci 2% PKB na swoje wojsko. Niemcy nie płacą. Francuzi nie płacą. Bogate narody poza Stanami Zjednoczonymi i Anglią nie płacą. A po co mamy płacić, skoro inni będą nas bronili? A po co mamy płacić, jeżeli się dogadamy z Rosjanami? A po co mamy płacić, jeżeli nasza cała energetyka ma bazować na Gazpromie i porozumieniu z Putinem? To po co my mamy płacić na wojsko? To po co my mamy się bronić? Dogadamy się. Otóż ta myśl jest fundamentem upadku tych narodów. Ta myśl jest fundamentem zatracania przez dużą część Europy swojej tożsamości. My przywracamy wojsko narodowi. Jednym z fundamentalnych kierunków tego przywracania jest powołanie piątego rodzaju sił zbrojnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Dlaczego? Dlatego, że ich istotą jest lokalność. Ich istotą jest zakorzenienie w ich środowiskach lokalnych. Ich istotą jest to, że oni wiedzą, że mają bronić tych, wśród których żyją. I ci, wśród których oni żyją, wiedzą, że mają na miejscu obrońców. Mają kogoś, kto potrafi w razie niebezpieczeństwa odpowiednio się zachować. Kogoś, kto w wypadku niebezpieczeństwa wie, co zrobić dla zagwarantowania tego bezpieczeństwa. To jest jedna z podstawowych cech charakterystycznych, norm, na których zbudowane została Wojska Obrony Terytorialnej. Ale są oni także nośnikami tradycji i szczególnych cech lokalnych. Dlatego zostają im nadawane, ich jednostkom zostają nadawane imiona ich bohaterów,
ich miejscowości, ich lokalnych społeczności. I są to najczęściej ludzie spośród właśnie żołnierzy niezłomnych. Ruchy proobronne, które doprowadziły do tej wielkiej zmiany, zaczęły się w Polsce w bardzo szczególnym momencie. Zaczęły się w Polsce wówczas, gdy cały naród z osłupieniem patrzył na to, jak na oczach władz państwowych, na oczach całego świata ginie cała polska elita pod Smoleńskiem, a rządzący nawet nie mają odwagi przeprowadzić uczciwego śledztwa i uczciwego dochodzenia mającego wyjaśnić, jak to mogło być, jak się mogło zdarzyć, żeby dwóch prezydentów, wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych z szefem sztabu na czele, kwiat polskiego parlamentaryzmu, ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa, zarówno poprzez Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, byłego koordynatora służb specjalnych, w jednym momencie ponieśli śmierć. Ten wielki wstrząs kształtuje mentalność i świadomość narodową po dzień dzisiejszy, bez względu na to, jaki mamy stosunek do przyczyny i przebiegu tego wydarzenia. To jest najbardziej formujące naszą tożsamość wydarzenie. I im dłużej ono będzie tajemnicą, im dłużej skuteczne będą działania tych, którzy z obawy o własną odpowiedzialność, własne wyrzuty sumienia, własną niezdolność powiedzenia tak pomyliłem się, tak byłem winny, tak stanąłem po złej stronie, robią wszystko, żeby ten dramat jak najbardziej przedłużać. Tak dalece, że rodziny tych, którzy polegli, musieli już kilkakrotnie stawać nad otwartymi grobami własnych bliskich. Najpierw wtedy, gdy ich rozpoznawali w prosektorium w Moskwie. Później, gdy ich chowali. Później, gdy okazywało się, że trzeba robić dochówki. Dochówki. Takie słowo zostało wynalezione. Dochówek. Na to, by opisać ten straszliwy fakt, że znajdowano jeszcze części ciał, które trzeba było pogrzebać. No i na koniec teraz. Gdy na skutek tego, iż wówczas odmówiono im prawa takiego najbardziej podstawowego prawa, najbardziej ludzkiego prawa, prawa opisanego jeszcze w dramatach greckich sprzed kilku tysięcy lat. Prawa do uczciwego, całkowitego, rzeczywistego pochowania swoich najbliższych. Tego prawa im odmówiono, zamykając trumny i grożąc, że ich nie wolno otwierać. Tak było. Wszyscy to pamiętamy świetnie. Wiemy, że tak naprawdę było. Dzisiaj okazuje się, że nikt o tym nie wiedział, że nikt o tym nie słyszał. Ba, dzisiaj człowiek, który wtedy jako marszałek Sejmu pełnił funkcję prezydenta Rzeczpospolitej, mówi, przecież wszyscy wiedzieliśmy, co Rosjanie tam robili. Wszyscy od początku to wiedzieli. On to wiedział i milczał? To tak było, panie prezydencie Komorowski? Pan wiedział, co się działo? Bo jeżeli tak jest naprawdę, jeżeli to nie jest tylko taka retoryka, która ma bezczelnością, brutalnością, niebywałym w kulturze polskiej chamstwem pokryć własną winę i odpowiedzialność, jeżeli pan wiedział, to rzeczywiście byłoby dla pana lepiej, żeby pan sam się zgłosił do prokuratora.
Otóż wśród wielu konsekwencji dramatu smoleńskiego, a wszystkich nie będziemy tutaj rozważali, bo zajęłoby to zapewne za wiele czasu, ale wśród wielu konsekwencji była też ta wspaniała reakcja, zdrowa reakcja polskiej młodzieży, która powiedziała, nie zgadzamy się na to upokorzenie. Nie zgadzamy się na to, żeby nami tak pomiatano, żeby cały świat widział, że my przechodzimy do porządku dziennego na tym, że nam kolejny raz elity są zabijane. Podejmujemy wysiłek tworzenia zbrojnych oddziałów. Chcemy być gotowi na tę drugą fazę agresji. Chcemy być gotowi i móc przeciwstawić nasze młode ręce i nasze młode serca każdemu agresorowi. Tak rodził się ruch proobronny i rodził się od sięgnięcia po stare wzory i stare nazwy. Strzelca, sokoła, harcerstwo. Sięgano do wzorów XIX-wiecznych, najwspanialszych polskich wzorów. Bo rzeczywiście wówczas na przełomie XIX i XX wieku tak rodziła się polska armia. Dzisiaj ruchy proobronne, które zaczęły powstawać, a z pewnością zaczęły być intensywniej przeżywane i intensywnie organizowane, nawet jeżeli pierwsze nazwy pojawiły się jeszcze w latach 90. Otóż te ruchy proobronne ogarnęły olbrzymią część polskiej młodzieży. I dziękuję bardzo tym strzelcom, którzy mnie dzisiaj witali. Dziękuję. Nawet jeżeli wśród młodzieży są głowy posypane już szronem. Serdecznie dziękuję. I mogę powiedzieć raz jeszcze z dumą, że mam legitymację z numerem 3 strzelca wydaną mi w roku 1992. Otóż te ruchy proobronne łączą w sobie wysiłek patriotyczny, pracy społecznej w lokalnej społeczności, ale także sięgnięcie do prawdziwej historii Polski i bycie jej nośnikami. Cieszę się, że kluby Gazety Polskiej tak dobrze z tymi ruchami proobronnymi współpracują. I za to dziękuję. A dziękuję po raz pierwszy. Bo rzeczywiście ruchy proobronne doprowadziły do zmiany polskiej rzeczywistości polskiego bezpieczeństwa. My po prostu wyciągnęliśmy w Ministerstwie Obrony ręce. My nic specjalnego nie zrobiliśmy. Dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy młodzieży i ludzi w średnim wieku garną się do wojsk obrony terytorialnej. To administracja wojskowa nie daje sobie rady z zapisywaniem i przepuszczaniem przez komisje lekarskie tych ludzi. Przedwczoraj dowódca armii amerykańskiej na Europę, generał Ben Hodges, podczas zakończenia ćwiczeń Salisbury Strike, największych ćwiczeń wojsk grup batalionowych, czyli wojsk natowskich, które stacjonują na flance wschodniej, w których brały udział 18 krajów, powiedział, jak ważne niesłychanie dla skuteczności działania armii jest właśnie patriotyczny ruch młodzieżowy. Że to w Stanach Zjednoczonych jest fundamentem siły ich armii. I że on jest dumny, gdy w Polsce widzi, jak młodzież garnie się właśnie do armii. To dzięki między innymi strzelcowi, to dzięki drużynom sokolskim, to dzięki harcerstwu, Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej i innym formacjom,
które ten patriotyzm i świadomość obowiązku obrony ojczyzny z sobą niosą. I na koniec chcę powiedzieć dwa słowa o sprawie, która spadła w dużym stopniu także na mnie. Choć oczywiście środowisk, zespołów, ludzi, ekspertów, prokuratorów, prawników, którzy się tym zajmują, jest teraz już wielkie grono i skutecznie działające. Mówię o kwestii związanej ze śledztwem smoleńskim i związanej, które jest domeną prokuratury i związanej z pracą Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwaną zwykle Komisją Smoleńską, która wyjaśnia, jak doszło do tego dramatu w wymiarze technicznym. Bo oczywiście odpowiednie służby prowadzą poza tym prace mające wyjaśnić, jak doszło do tego w szerszym wymiarze, bo przecież konsekwencje techniczne są skutkiem działania ludzi. I to bez względu na to, czy ktoś uważa, że to był wypadek, awaria, czy też świadome działanie mające doprowadzić do śmierci polskiej elity. Tak czy inaczej, początkiem jest człowiek, zawsze początkiem jest działanie człowieka. Ta sprawa wiąże się też z czymś innym i o tym najpierw dwa słowa. Mówił o tym pan redaktor Sakiewicz w sposób niesłychanie trafny. Mówił, że nic nie wzbudza tak straszliwej wściekłości, agresji, nienawiści i podłości. Podłości, która jest przemyślana, podłości, w którą się wkłada nieprawdopodobnie dużo energii i wysiłku. Zobaczcie, ile złej inteligencji jest wkładane w te działania paramedialne, bo tak tylko je można nazwać, nie nazwę ich medialnymi, bo słowo media nie jest słowem oddającym ten, tak powiem, zasób i konstrukcję podłości, jaka w tych działaniach jest ujęta, ile jest tam właśnie niesłychanej złej energii, żeby za wszelką cenę pokazać ludzi, którzy polegli w jak najgorszym świetle. Żeby za wszelką cenę pokazać ludzi, którzy dążą do prawdy w złym świetle. Żeby za wszelką cenę wtedy, kiedy powoli, ale jednak prawda zostaje coraz bardziej ujawniona, próbować ją wyeliminować. Próbować ją w naszej świadomości uczynić niebyłą, nieistniejącą. Doprowadzić do tego, żebyśmy się zaczęli wstydzić tego, że chcemy prawdę o tym, jak zginął polski prezydent. My się tego mamy wstydzić. My, Polacy, mamy się wstydzić tego, że chcemy wiedzieć, jak doszło do śmierci całej elity wojskowej, narodu polskiego. Co to za wojsko by było? Co to za żołnierze by byli? Co to za generałowie by byli, którzy by pozwolili na to, żeby o śmierci ich przełożonych, nad tą śmiercią zapadła cisza, zapadło milczenie? Co to za naród byłby, który by zgodził się na to, żeby przejść do porządku dziennego nad przecież tym straszliwym oskarżeniem sformułowanym przez Rosjan, ale podjętym tutaj przez tak wiele rezonujących pudeł medialnych, ale i ludzkich, że to prezydent Rzeczpospolitej doprowadził do własnej śmierci i on sprawił, że zginęła cała elita, bo taki w istocie przecież jest zarzut, jaki jest stawiany tamtej strony. Nie tykajcie tego. Nie otwierajcie tych drzwi. Jedna z osób odpowiedzialnych
za pracę tak zwanej Komisji Millera. Nie będę jej przywoływał nazwiska, bo mam nadzieję, że tylko przez niezręczność powiedziała istotną prawdę. Nie chcę jej dotykać w tej sprawie. A powiedziała ona tak w jednym z wywiadów ostatnio publikowanych. Zrobiłam wszystko, żeby zamknąć drzwi. Tak, żeby były one raz na zawsze zamknięte nad tragedią smoleńską. A Macierewicz wywalił je kopniakiem i otworzył na nowo. Tak, otworzyłem te drzwi. To prawda. I znowu, tak jak nikomu nie dziękowałem za wasze zaangażowanie w działalność niepodległościową, nie uważam, żeby to było coś nadzwyczajnego. To był normalny, naturalny, oczywisty obowiązek każdego Polaka. Wywalić te drzwi, które miały być grobem dla polskiej historii i dla naszych najbliższych. Grobem, który na wieki by się zamknął z poniżeniem tych ludzi. I do tych wszystkich, którzy zrobili tak wiele, żeby te drzwi zamknąć, żeby je zaryglować, żeby je zabetonować, chciałbym z tego miejsca zaapelować. Teraz, gdy możecie wręcz zobaczyć, jak były traktowane ciała naszych najbliższych, możecie tego dotknąć swoimi oczyma, możecie wreszcie zastanowić się nad własnymi czynami i własnymi zachowaniami dotychczas, które bezcześciły te zwłoki i bezcześciły tych ludzi. Wtedy, gdy mówiliście, że ramię w ramię z rosyjskimi lekarzami robiliście sekcje. Wtedy, kiedy mówiliście, że wszystko było przesiewane kawałeczek po kawałeczku. Wtedy, kiedy mówiliście, że nikt wspanialej niż Rosjanie nie pochylał się nad dramatem polskiego prezydenta i polskich przywódców. Że oni robili więcej niż trzeba było. To wszystko mówiliście, żeby ten wielki wybuch polskiego patriotyzmu, jaki wówczas widać było na polskich ulicach, ten wielki wybuch polskiej jedności narodowej, mającej na celu odkrycie prawdy i przeciwstawienie się temu straszliwemu wydarzeniu, z którym mieliśmy do czynienia, żeby go rozbić, zniszczyć, podzielić Polaków. Przeciwstawić sobie jednych drugich, wykopać rów między nami, napuścić jednych na drugich. Przestańcie. Naprawdę przestańcie. Bo można się mylić. To rzecz ludzka. Można nawet w jakimś zaślepieniu politycznym czy jakimkolwiek innym bardzo daleko się zaangażować. Ale nie można przejść do porządku dziennego nad trumną stewardesy, do której wrzucono kilka innych ciał. Nie można przejść do porządku dziennego nad trumną biskupów, do których włożono też kilka ciał. Na to, mam nadzieję, przejść do porządku dziennego nawet wy. Choć wydawało się przez ostatnie lata, że nie macie ani serc, ani sumienia. Nie powinniście przejść do porządku dziennego. Ale są też sprawy techniczne, oczywiste, które mają gigantyczne znaczenie nie tylko dla odkrycia prawdy, ale także w konsekwencji dla tej siły narodowej, tej instytucji narodowej, która będzie zawsze dotknięta piętnem podejrzenia, jeżeli sprawa nie zostanie do końca wyjaśniona. To jest wojsko. Bo przecież w tej całym dramacie obok prezydenta oskarżeni są też polscy piloci. Oni są oskarżeni. Oni są oskarżeni, że z głupoty, nieudolności, brawury popełnili samobójstwo, zabijając swoich przełożonych i zabijając całą polską elitę.
ci piloci, którzy mieli najwyższe oceny nie tylko w polskim lotnictwie, ale i w światowym lotnictwie. Ci piloci, którzy byli mistrzami w pilotowaniu swoich samolotów, którzy tam byli kilkakrotnie przedtem, znali doskonale ten teren. Oskarżeni są o to, że świadomie uderzyli w ziemię, grzebiąc siebie i grzebiąc polskiego prezydenta i wszystkich innych. I tak długo, jak długo będziemy się zgadzali na to najpodlejsze z kłamstw, poza kłamstwem katyńskim, jakie wymyślono w najnowszej historii Polski, jak długo będziemy się zgadzali na kłamstwo smoleńskie, tak długo piętno będzie na polskiej armii trwało. Na to nie ma zgody mojej jako Polaka i mojej jako ministra obrony narodowej. Nie ma. I mówię to zarówno do tych właścicieli gazet, mediów, redaktorów. Mówię to do ludzi, których kiedyś znałem i nawet nie zgadzając się, szanowałem. Mówię to także do tych naukowców, którzy odbierali niedawno najwyższe ordery Rzeczpospolitej. Za odwagę podobno. Za odwagę naukową, za odwagę duchową, za uczciwość. Ale gdy trzeba przyjść i dać świadectwo prawdzie związanej z katastrofą smoleńską, związanej z badaniami nad tą katastrofą, wtedy nie mają czasu. Wtedy muszą wyjechać. Wtedy są zajęci. Wtedy nagle okazuje się, że czym innym jest przyjmowanie orderów za uczciwość, a czym innym jest uczciwość. I do nich się też zwracam z prośbą. Siądźcie nad tymi dokumentami, które w wyniku ciężkiej pracy pokazują, co naprawdę się zdarzyło. Siądźcie nad tymi analizami, które pokazują, że zanim samolot uderzył w ziemię, doszło do awarii silnika. Zanim samolot uderzył w ziemię, doszło do awarii generatora. Zanim samolot uderzył w ziemię, doszło do awarii całego zasilania elektrycznego tego samolotu. Ta katastrofa dokonała się w powietrzu. Nikt z uczciwych naukowców nie ma co do tego wątpliwości. A wy się boicie spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć: tak, mój dorobek profesorski potwierdza te proste fakty. A więc proszę was, panowie profesorowie, proszę was, panowie odznaczeni najwyższymi medalami Rzeczpospolitej, proszę was, panowie wykładowcy, dajcie świadectwo swojej naukowej wiedzy i prawdzie naukowej. Nie proszę was o patriotyzm, proszę was o sumienie naukowca. Bo inaczej, bo jeżeli my tego nie zrobimy, i jeżeli ludzie, którzy są dzięki swojemu talentowi, niewątpliwemu, swojej wiedzy, niewątpliwej, swojemu wysiłkowi, bezdyskusyjnemu, ale także dzięki narodowi polskiemu i temu, że on ich otaczał przez lata i wspierał i nadal to czyni. Jeżeli my nie potwierdzimy, co naprawdę się wydarzyło, jeżeli my nie pokażemy tego, co naprawdę się wydarzyło, to nie miejcie wątpliwości. Zrobi to pan Putin, zrobi to pan Morozow, zrobi to pani Janodina. Oni to zrobią po to, żeby nas oskarżyć raz jeszcze. Tym razem w nazwiskach
Tuska i pozostałych. I my będziemy elementem rozgrywki. I my będziemy traktowani jako piłka przerzucana z jednego boiska na drugie. Nie możemy do tego dopuścić. Obowiązkiem państwa polskiego jest samodzielne wyjaśnienie tego dramatu. Bo dzisiaj sytuacja wygląda tak, że większość mas mediów przeczy oczywistym faktom i duża część udekorowanych naukowców przeczy oczywistym faktom. I wychodzi pan Morozów z komisji Anodiny i mówi: tak, oczywiście, no pewno, że tak. Wiadomo, że tam była awaria silnika. No pewno, że tak. Wiadomo, że była awaria wysokościomierzy. Tak, samolot rozpadał się w powietrzu i znowu, tak jak mówi pan Komorowski dzisiaj, Morozow mówi też, wszyscy o tym wiedzą. Ale Gazeta Wyborcza nie bardzo. Bo jest w innej fazie. Jest w innej fazie niż była 7 lat temu. 7 lat temu była w fazie budowania sojuszu z Moskwą. Dzisiaj jest w innej fazie, w związku z tym dzisiaj tego nie wiem. Proszę państwa, te badania, które, trzeba to sobie jasno powiedzieć, potrwają jeszcze jakiś czas. Potrwają jeszcze co najmniej rok, aby można było przedstawić pełen materiał dowodowy, nie tylko obrazujący, jak przebiegał dramat, ale także pokazujący to w sposób uzasadniony badaniami najlepszych instytutów naukowych świata. Niestety nie zawsze polskich, ale amerykańskie, mam nadzieję, że też sądowi wystarczą. Otóż, żeby to zostało wszystko zrobione, będą potrzebne pieniądze i będzie potrzebny czas. Ten wysiłek musi zostać zrealizowany po to, żebyśmy mogli tę straszliwą kartę zamknąć, nie tracąc honoru narodowego, ale także nie tracąc naszej zdolności. Nie tracąc naszej zdolności do rozwoju i wzmacniania państwa polskiego. Bo musimy sobie, nawiążę na koniec do słów, które były powodem piętnowania mnie przez wiele, wiele lat. A sami osądźcie, w jakiej mierze było to właściwe. Otóż w roku 2012, o ile się nie mylę, w Krośnie, mogę się mylić, ale mam wrażenie, że to było Krosno. Omawiając dramat smoleński, powiedziałem, że wraz ze śmiercią całej polskiej elity wojskowej i przywódczej wypowiedziano nam wojnę. I że nawet jeżeli następny jej akt odbędzie się za lat 2, 4, 5, to musimy sobie zdawać sprawę, że to był pierwszy akt wojny przeciwko państwu i narodowi polskiemu. Te słowa następnie obrócono, co naturalne i z czym się oczywiście musiałem liczyć. Przeciwko mnie Macierewicz wypowiada wojnę Rosji. Tak to skomentowano. To, że zabito polskiego prezydenta, to, że on poległ, on zginął i polska elita, zostało przedstawione jako agresja tego, kto dochodzi do prawdy na ten temat. Taka jest logika, z którą się spotykamy na co dzień. Taka jest logika, którą musimy wziąć pod uwagę i ją, z nią się zmierzyć, bo ona występuje wszędzie. Ona dzisiaj występuje nie tylko w sprawie smoleńskiej, ona występuje w każdej pojedynczej sprawie. Treści przekazywane przez obóz patriotyczny, działania,
które obrazują wysiłki rządu na rzecz odbudowy państwa polskiego. Wasze wysiłki, wysiłki wszystkich uczciwych ludzi w Polsce przedstawione są jako zło, przedstawione są jako hańba, przedstawione są jako zacofanie, przedstawione są jako dowód naszej nieudolności i złej woli. Dzisiaj na świecie już wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co to jest wojna informacyjna. Dzisiaj podręczniki pełne są analiz i wskazówek, jak Rosja wpływa na wybory w kolejnych państwach demokratycznych. Gdy rozmawiam na ten temat z przedstawicielami Ministerstwa Obrony czy służb specjalnych różnych państw zachodnich, mówię, proszę państwa, to wy dzisiaj dowiadujecie się, że Rosja manipuluje wyborami? Od 1989 roku w Polacy, ba, od 1945 roku Polacy nie mieli w tej sprawie cienia wątpliwości. Ta wojna informacyjna przeciwko wolnym narodom trwa przez cały czas. I chcę, żeby sobie zdali sprawę z tego ci, którzy biorą udział w kłamstwie smoleńskim, ci, którzy biorą udział w kłamstwie mającym piętnować wspaniałe, głębokie, humanistyczne, patriotyczne i najbardziej przepełnione empatią do wszystkich narodów uczciwych świata przemówienia pani premier Szydło. Niesłychanie wnikliwe analizy pana prezesa Kaczyńskiego. Cudowne przemówienia pana prezydenta. Ci wszyscy, którzy próbują je piętnować, odwracać do góry nogami. Czynić z piękna brzydotę, z dobra zło, z prawdy kłamstwo. Muszą mieć świadomość, że biorą udział w wojnie przeciwko własnemu narodowi. A państwo, a wy, a my, a polska formacja patriotyczna, polska formacja narodowa, polska formacja katolicka i niepodległościowa ma obowiązek wiedzieć, że to jest wojna wydana naszym umysłom i naszej świadomości. To nie jest przypadek. To nie jest tak, że ktoś się pomylił. Wy się tym nie denerwujcie. Wy, czytając te gazety, słuchając tego w telewizji czy w radio. Nie bójcie się tych słów. Niech te słowa was nie ranią. Niech te słowa was nie wgniatają w ziemię. Niech te słowa was nie skłócają między sobą, bo taki jest ich cel. Celem tych słów jest podzielenie was. Celem tych słów jest ubezwłasnowolnienie narodu polskiego. Celem tych słów jest doprowadzenie do chaosu, zamętu i niemożności działania. Zrozumcie, to jest wojna przeciwko waszej świadomości. Nie dajcie się tej wojnie zniszczyć. I tutaj nie ma słów podziękowania dla Gazety Polskiej, dla pana redaktora Sakiewicza. Nie ma słów podziękowania dla tych wszystkich, jak nasz dziennik, telewizja Trwam. Nie wiem dlaczego, jak mówię Gazeta Polska i telewizja Trwam, to widzę Rachonia. Naprawdę? Pan redaktor Rachoń ma taką zdolność wpasowywania się w słowa prawdy, że zawsze, gdzie jest dobre dziennikarstwo, tam jego osoba od razu mi się na oczy, że tak powiem, do oczu staje. Otóż chcę, żebyście państwo wiedzieli, że każdy uczciwy dziennikarz, każda uczciwa gazeta, gazeta, która się nie daje napuszczać na wewnętrzne walki, gazeta, która nie daje się podpuszczać do tego, żeby przeciwko własnym, najbardziej
patriotycznie nastawionym środowiskom występować. Gazeta, która ma świadomość, że jej obowiązkiem jest poprzez przekaz słów, informacji prawdziwych odbudowywanie narodu. Ta gazeta, te media są dzisiaj fundamentem naszej niepodległości. Są tym gruntem, na którym stoimy i który sprawia, że możemy codziennie iść do sąsiadów, iść do znajomych, iść do zwierzchników lub ludzi, którymi kierujemy w pracy i spokojnie realizować nasze zadania państwowe, społeczne i po prostu sąsiedzkie, ludzkie. Naprawdę wielkie słowa podziękowania dla ludzi, którzy przekazują prawdę narodowi, bo poznacie prawdę i ona nas wyzwoli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mamy tu pewną niespodziankę, czy najpierw drobna niespodzianka. Coś na ciepłe i na zimne wieczory. My też mamy swoje mundury. O, tak wygląda letni mundur Gazety Polskiej. A druga koleżanka ma mundur zimowy. Ale to jeszcze nie jest oczywiście koniec spotkania, także jeszcze usiądźcie, jeszcze mamy tu... To jest mundur zimowy Gazety Polskiej. Mam nadzieję, że pan redaktor wskaże producenta, tak żebyśmy mogli uzupełnić zapasy, bo właśnie jesteśmy w tej sytuacji w wojsku. Możemy być też pośrednikiem. Jeszcze wstrzymajmy się ze wszystkimi prezentami, bo jeszcze to nie koniec. No już ci, co podeszli, to podeszli. Ale mamy jeszcze tutaj pewną innego typu niespodziankę. Usiądźcie jeszcze, usiądźcie jeszcze. Widzę, że niektórzy nawet uklękli. Koszulka z generałem Sosabowskim, szef polskich spadochroniarzy na zachodzie. Ale chcieliśmy jeszcze zrobić innego typu niespodziankę. Chcieliśmy przedstawić porucznika Karola Cierpicę. Polski komandos z Afganistanu. Ciężko ranny w Afganistanie. Chcieliśmy poprosić, żeby... Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie ministrze, chciałbym panu przede wszystkim podziękować za służbę. Za służbę dla tego kraju. Ale chciałbym, proszę Państwa, podziękować również wam za to, co robicie, za wasze oddanie. Proszę Państwa, troszkę więcej niż 3 lata temu miałem wielki honor i zaszczyt brać udział w jednej z największych bitew polskiego oręża ostatnich lat, gdzie broniliśmy bazy polsko-amerykańskiej bazy w Gazni w Afganistanie. Proszę Państwa, dzisiaj wiem, bo to pokazał mi też Bóg, że uratowaliśmy tam wiele istnień ludzkich, ale tak naprawdę moje życie również zostało uratowane. Jestem dzisiaj symbolem. O tym symbolu może za szybko zagalopowałem się. Jestem też członkiem, moi drodzy, to jest kolejny honor i zaszczyt, który mnie spotkał w życiu. To jest dowód, że Bóg zawsze ma doskonały plan. Jestem członkiem Komitetu Obchodów Rocznicowych Katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Stalinowskiej. W amerykańskiej Częstochowie. Moi kochani, głównymi celami tego komitetu tam za wielką wodą, za oceanem
jest docieranie do polityków amerykańskich, ale również społeczeństwa od tej naszej największej współczesnej tragedii narodowej nad Smoleńskiem. Drugim celem, bardzo istotnym i ważnym, jest mówienie o polsko-amerykańskim sojuszu na przestrzeni lat. I wiem to dzięki Panu Bogu i wiem, że to jest też ogromny honor i zaszczyt, że miałem to szczęście żołnierskie brać udział w tej bitwie, gdzie amerykański żołnierz, 24-latek z Nowego Jorku, pobiegł razem ze mną i byliśmy tam we dwóch w pewnej fazie tej operacji. Dzisiaj jesteśmy symbolem polsko-amerykańskiego braterstwa broni. I nie na tym poziomie strategicznym, ale na tym, gdzie lała się krew. Jesteśmy dzisiaj tego przykładem, ja dzisiaj chcę o tym też mówić. Nie wiem, co powiedzieć po takim przemówieniu. Jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie podziękować panu redaktorowi oraz panu prezesowi za obecność, za zaproszenie mnie tutaj, że mogłem w takim gronie powiedzieć te kilka słów do Was. Mógłbym mówić jeszcze dużo więcej. Moi drodzy, powiem tylko tyle jeszcze na koniec, bo chcę to powiedzieć, bo to świadectwo rodziców tego chłopaka, który oddał życie za swoją ojczyznę. Moi drodzy, wielokrotnie w Polsce spotykamy się my, żołnierze, z opiniami, że jesteś najemnikiem, kiedy służysz w Iraku, w Afganistanie czy w innych miejscach na świecie. Nie, ci ludzie chyba nie wiedzą, o czym mówią. Ja tą wojnę widziałem i chciałbym pojechać tam jeszcze 100 razy, żeby bronić tej ojczyzny daleko od jej granic, a nie tutaj, bo tutaj będzie już trochę za późno. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, powiem tylko na koniec jeszcze, że przywiozłem ze Stanów Zjednoczonych 2 tygodnie temu jeszcze hasło. Hasło, które towarzyszy temu komitetowi z amerykańskiej Częstochowy. Ludzi wspaniałych społeczników, również klubów Gazety Polskiej. Z Filadelfii, bo tam zresztą powstała idea powstania komitetu. To hasło brzmi cały czas w moim sercu. To jest Polonia Semper Fidelis, zawsze wierni. Moi drodzy, jeszcze powiem o jednym najważniejszym haśle, które towarzyszy wszystkim tak naprawdę polskim patriotom, wam, przez 1050-lecie istnienia naszego państwa. Bóg, honor i ojczyzna. Proszę Państwa, bez Boga nie ma możliwości, nie ma mowy o honorze i ojczyźnie. A jeszcze niedawno chcę, proszę Państwa, Wam powiedzieć taką rzecz, że dzisiaj ja obserwowałem i nie tylko ja, ale my, ludzie w mundurze, przez jakiś czas temu, całkiem niedawno, że na pewnych instytucjach w Polsce, w moim kraju, chrześcijańskim kraju, znikał Bóg. Było tylko hasło honor i ojczyzna. Proszę Państwa, moi drodzy, kochani, nie ma bez Boga honoru i ojczyzny. Dziękuję Wam serdecznie. Bardzo dziękuję. Sierżant Michael Ollis to człowiek, który uratował życie Karolowi Cierpicy. Kilka dni temu był bieg w Nowym Jorku na cześć Michaela Ollisa. Kochani, bardzo dziękujemy panu ministrowi. Nie wiem, czy jeszcze chce coś powiedzieć na koniec. Powiedział już wszystko. Pan minister powiedział, że jest do użytku, jeśli chodzi o pytania, więc jeżeli tak, to proponujemy, umówmy się na 15 minut, bo potem będzie koncert. Proponuję, żeby Państwo podchodzili tutaj do mnie, a pan minister będzie odpowiadał. Pytania proszę możliwie krótkie. Proszę bardzo. Panie ministrze, Magdalena Kalicka, Opole. Ja właściwie nie mam pytania, ja chcę podziękować panu za coś. Za 9 czerwca miałam przysięgę w Centrum Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu mojego syna, który poszedł na ochotnika do wojska na to podstawowe przeszkolenie. Ale co chciałam powiedzieć, co mnie bardzo wzruszyło, że 270 elewów pięknie śpiewało hymn polski. To jest pana zasługa, a nasze wielkie wzruszenie. Na koniec śpiewali również pieśń Wojska Polskiego, czyli słynne Legiony.
też a cappello, bez podkładu muzycznego. Dziękuję panu za to bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o pytanie. Krótko. Ja muszę odpowiedzieć, dlatego że moja żona śmieje się ze mnie, że ja dlatego chciałem zostać ministrem obrony narodowej, żeby móc śpiewać i fałszować, co niestety mi się zdarza, bo żołnierze będą to zakrywali za mnie. I potem okazało się, że ja śpiewam, a tu cisza. Ale tak było tylko przez pierwszy tydzień. Potem wszyscy zaczęli śpiewać i tych mojego fałszu już w śpiewaniu nie słychać. Także bardzo, bardzo się cieszę, że teraz słyszała pani ten piękny, męski śpiew. To prawda, że nie ma piękniejszego wykonania Mazurka Dąbrowskiego jak przez żołnierzy przy przysiędze. Zgadzam się. Dziękuję bardzo. Andrzej Górnik, Wrocław. Panie ministrze, wymienił pan prezydenta, panią premier w odbudowie armii. Pominął pan siebie i tego właśnie chcemy panu podziękować. Ja w imieniu klubów Gazety Polskich dziękuję panu serdecznie za to. Przede wszystkim za to, że pan odbuduje naszą armię. Dziękuję. To jest bardzo ważna deklaracja, bo Andrzej przez całe życie był bokserem. Gdybyś potrzebował przeszkolenia wręcz, to myślę, że jeszcze co nieco by potrafił. Szwedowski, Radomsko. Panie ministrze, ja właściwie w podobnym temacie chcę zaoferować. Uważam, że kluby Gazety Polskiej mogłyby bardzo przyczynić się do przyspieszenia organizacji obrony terytorialnej. Mamy chęć, mamy do tego siłę i ochotę. W każdym razie czas odgrywa rolę i moglibyśmy już, tym bardziej jak obserwuje się taką sytuację na przykład w szkolnictwie, bo przecież nie od razu ta obrona terytorialna dostanie mundur i broń, bo to nie jest taka sprawa. W każdym razie póki co to ja obserwuję w szkolnictwie takie zjawisko, że nauczyciele w ogóle nie wiedzą, czy jest potrzeba, żeby uczniowie brali udział w uroczystościach państwowych. Co najwyżej pofatygują się, żeby wyszedł jakiś poczet sztandarowy, się pokazał dwuosobowy i to wszystko, żeby w ogóle społecznie się młodzież angażowała. I tu widzę dużą rolę dla klubów Gazety Polskiej, w budowaniu tej świadomości patriotycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę deklarację. Ja rozumiem, że pan po oklaskach, że mówił pan w imieniu wszystkich zgromadzonych, prawda? Więc, a równocześnie ta wielka siła, która tu jest reprezentowana, się zaangażuje i to będzie wspaniałe. Te deklaracje płyną zresztą z różnych stron, także od wielu ministrów, którzy odpowiadają za formacje paramilitarne w swoich sektorach, więc liczę na to, że to rzeczywiście tak się będzie działo, ale dotknął pan sprawy, o której muszę jedno słowo powiedzieć. Przy wielkim i wspaniałym wysiłku i wkładzie klubów Gazety Polskiej jednego mi bardzo, bardzo brakuje. I mówię o tym szczerze i otwarcie. Bardzo brakuje mi was co miesiąc na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Ja wiem, że jesteście wtedy w Piotrkowie, Rawie, Wrocławiu, Toruniu, Gdyni i tysiącach, setkach innych miast, w których dajecie świadectwo swoim przekonaniom, uczuciom i swojemu patriotyzmowi. Ale proszę, niech 1/10 będzie także w Warszawie. Pamiętajcie, że w tym miejscu decyduje się obraz nas wszystkich każdego miesiąca. I pamiętajcie, że te siły, które chcą zgnieść polski patriotyzm, chcą nam rzucić wyzwanie. My nie będziemy walczyli, ale będziemy świadczyli naszą obecnością zawsze tak długo, jak długo będą trwały
badania tego dramatu i jak długo nie zostaną wzniesione pomniki. I jestem przekonany, że będziemy mogli zawsze liczyć też na waszą obecność. Bardzo dziękuję za tą propozycję. Ja myślę, że gdyby 10 lipca każdy z państwa, jeżeli by mógł przyjechać do Warszawy, są wakacje, może ktoś w ramach wakacji, to przyjedźmy z banerami. Może rzeczywiście przykryjemy tych łobuzów po prostu samym widokiem. To zawsze ta optyczna przewaga robi swoje. Marek Głowacki, Klub Gazety Polskiej w Wyszkowie. Panie ministrze, mam pytanie o strategiczne kierunki naprawy i poprawy sytuacji w wojsku w stosunku do wojsk operacyjnych na najbliższe kilka lat. Bardzo bym prosił o krótką wypowiedź. To nie jest łatwe zrobić w dwóch słowach, ale spróbuję powiedzieć to w trzech. Artyleria, artyleria, raz jeszcze artyleria. Panie ministrze, chciałem się zapytać o taką sprawę, czy byłby pan w stanie uhonorować, czy oddać honor 250 żołnierzom ówczesnego LWP. Generał Jaruzelski ukuł taką tezę mówiącą o jedności postawy żołnierzy ówczesnych wobec faktu stanu wojennego. Oczywiście to była nieprawda. Ja jestem osobistym przykładem tego, że tak nie było. Ze mną znam osobiście 5 żołnierzy takich. A z informacji, jaką uzyskałem 15 lat temu z Ministerstwa Obrony Narodowej, wynika, że było ich około 250. Ja uważam, że w chwili obecnej przy tym ministerstwie i ministrze, którego mamy, no, powinniśmy sprawić, żeby w jakiejkolwiek formie oddać im honor za ten ich czyn. Jest oczywiste, że nie tylko tak musi być, ale i tak będzie. Tak jak honorujemy, czy też przywracamy to, co im jest należne, tym księżom, którzy byli w obozach, a nie otrzymali stopni oficerskich, to samo zostanie uczynione wobec tych, których zesłano do tych obozów w stanie wojennym i tych, którzy swoją decyzją, czasami związaną z koniecznością przeciwstawienia się okupacji wewnętrznej i bycia najemnikami rosyjskimi, dali świadectwo swojego honoru i odwagi. Tak będzie, jak pan powiedział. Karol Jabłoński, Pawianice. Szanowny panie ministrze, bardzo dziękujemy za przywracanie tych wielkich słów, które znaczą dla nas wszystko, jak honor, jak ojczyzna, jak mundur. Ja mam taką serdeczną prośbę. Patrzę teraz na tych naszych wspaniałych strzelców i widzimy przy tych mundurach pas. Czy nie można byłoby wrócić do pasa, żeby wojsko było z pasem? Pan premier powiedział dzisiaj takie słowa. Mianowicie w naszej tradycji polskiej nie salutujemy do pustej głowy, salutujemy do orzełka. I też w czasie defilady niechbyśmy mieli te pasy. Bardzo serdeczna prośba. Dziękuję. Ja potwierdziłem, że też uważam, że pan ma rację. Panie ministrze, Patryk Stopkowiak, Klub Gazety Polskiej Gostynin. Ja chciałem przede wszystkim złożyć panu serdeczne podziękowania, bo mówił pan dzisiaj wiele o ludziach niezłomnych, a pan całym swoim życiorysem potwierdził, że jest pan osobą niezłomną, jest pan ikoną dla mnie niezłomności. Chciałem za to serdecznie panu podziękować. Ale także mam pytanie o naszego lokalnego niezłomnego. Jestem z Gostynina. Wsi pod Gostyniem w Golonce zginął
i tragiczną śmiercią podporucznik Henryk Jóźwiak. Czy jest szansa na odznaczenie dla naszego wyklętego? Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Badania w tej sprawie trwają i myślę, że niedługo już ta sprawa zostanie zakończona. Dzień dobry, panie ministrze. Klub Gazety Polskiej, Milan Nówek, i też mam wielką przyjemność pracować w Telewizji Republika. Chciałam przede wszystkim podziękować panu, że pan jest. I jeżeli pan ma jakieś czasami złe momenty, to proszę wiedzieć, że wszyscy ludzie tutaj to są na tej sali, zawsze jesteśmy murem za panem. Także ma pan w nas wielkie oparcie. Bardzo dziękuję, ale nie mam złych momentów. No to bardzo się cieszę. Ja należę do pokolenia, które zawsze wygrywało. Czasami trzeba czekać rok, dwa, dziesięć, dwadzieścia. Ale prędzej czy później zawsze wygrywałem. I tak samo będzie teraz. Podziwiamy pana właśnie za tą niezłomność i siłę charakteru. Chciałam zadać pytanie. Jak pan widzi szansę rozwoju obrony terytorialnej w Polsce? Szanse i zagrożenia? A też, jeżeli mogę, przy okazji takiej prywaty troszeczkę, w Telewizji Republika ruszyliśmy z nowym magazynem wojskowym. Także wszystkich państwa zapraszam we wtorki przed telewizory, przed dzisiajem, przed godziną 19. Także będziemy mówić o różnych problemach i sile naszej armii. A teraz jeszcze proszę o tą odpowiedź na pytanie. A proszę państwa, do końca 2019 roku Wojska Obrony Terytorialnej mają objąć cały kraj i liczbowo zamknąć się mniej więcej na poziomie 53 tysięcy żołnierzy. A myślę, że ten plan, chociaż bardzo, bardzo wyśrubowany, zostanie zrealizowany. W sposób oczywisty istnieje pewna różnica podejścia i pewne czasami zdarzają się problemy w relacjach między tym, jak jest postrzegane, nie między żołnierzami, tutaj nie ma problemów, nie między dowódcami, tu nie ma problemów, ale jak jest z zewnątrz postrzegane, jak są postrzegane oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej i oddziały i jednostki operacyjne. Wiele włożono wysiłku w różnych miejscach, w bardzo różnych miejscach, w to, żeby stworzyć ten pseudokonflikt. I są takie środowiska, które rzeczywiście uważają, że Wojska Obrony Terytorialnej odbierają możliwości rozwoju jednostkom operacyjnym i osłabiają możliwości ekwipowania, a także szkolenia i rozwoju jednostek operacyjnych. To oczywiście jest fikcja, tak nie jest. Odwrotnie, Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają możliwości działania jednostek operacyjnych, dlatego, bo nasyca... Dziękuję najmocniej. W związku z tym ten konflikt jest pozorny, ale nieustanna propaganda, czasami nawet do ludzi dobrej woli w tej sprawie docierała i czasami dociera. W związku z tym problemów w samej istocie nie ma, są problemy, nazwijmy to, w wymiarze czasami komunikacji społecznej. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która była tu już podjęta i ona musi być rozwiązana, to jest oczywiście zejście z wyszkoleniem wojskowym niżej. Ono musi wrócić do studentów. Ono musi wrócić do szkół średnich. Musi wrócić wyszkolenie wojskowe jako normalny przedmiot, którego młoda dziewczyna i młody chłopak po prostu musi dotknąć. Przecież to nie znaczy, że oni mają być koniecznie żołnierzami, ale muszą rozumieć, o co chodzi, muszą znać chociażby, że tak powiem, powierzchownie, ale znać tę problematykę po to, żeby w razie niebezpieczeństwa wiedzieć, jak się zachować, wiedzieć, co z tym zrobić. Plan, który mi wczoraj w nocy przedstawiono, no, jest nieprawdopodobnie optymistyczny i bardzo, bardzo daleko zaawansowany. Obejmuje on, no, nie powiem do końca ile, ale kilka tysięcy studentów, którzy w takim pilotażowym programie przygotowanym przez pana ministra
Dworczyka już w najbliższych latach zacznie to szkolenie wojskowe na studiach realizować. A więc ten program, któremu Państwo poświęcacie swój czas i swoją antenę, będzie realizowany także wśród młodzieży. Nie tylko w Wojskach Obrony Terytorialnej, nie tylko w jednostkach operacyjnych, ale także wśród młodzieży studenckiej, uniwersyteckiej, wyższych studiów i wśród młodzieży szkół średnich. Dziękuję. Zróbmy tak, ponieważ nas bardzo goni czas, to ja poproszę, żeby wszyscy zadali pytania, a już zbiorczo odpowiesz, żeby nikt nie był tutaj nieszczęśliwy i poszkodowany. Bardzo proszę. Znaczy myślałem, że wszyscy Państwo jednym głosem coś powiedzą, a ja potem nie. Panie ministrze, wielki szacunek dla Pana i Pana działań. Gdańsk 2, Robert Pokorski. Ja może pytania nie będę miał, ale chciałem nawiązać do kampanii wyborczej poprzedniej. Nie, to krótko tylko, żeby na następnym takim nie powielać takich błędów. Jak pan minister wie, przed końcem kampanii wyborczej został pan zgłoszony jako minister, kandydat przez panią premier. Później pod naciskiem tych mediów, tak zwanych głównego nurtu, został pan wycofany i pani minister powiedziała, że będzie pan Gowin ministrem. To uważam był wielki błąd medialny, który do tej pory się mści. A uważam, że pan minister Gowin nadaje się na ministra na obrony narodowej, powiedzmy jak osioł pod siodło. Ani daleko nie najedziemy, ani mamy ten. A pan jest człowiekiem, który to w stanie doprowadzić armię do takiej kondycji, jaka powinna być. I dlatego uważam, że tylko pan powinien to robić i żeby takich nie było, więcej takich pomyłek, bo cały czas to się mści, oni wypominają, że Prawo i Sprawiedliwość oszukało wyborców. A to jest nieprawda, bo jedynym ministrem, który by mógł to zrobić i to robi, to jest pan. Gdzie jest, armia jest na odpowiednim sprzętowieniu, ale też i morale, które jest bardzo ważne i na armię trzeba łożyć. Już Bonaparte, Napoleon powiedział, że naród, który nie łoży na swoją armię, to będzie łożył na tą armię obcą i to 3 razy więcej co najmniej. Dziękuję bardzo. No, bardzo dziękuję, ale wybacz, w tej sprawie ja muszę zabrać głos, dlatego, bo bardzo, bardzo serdecznie Państwa proszę, żebyśmy nie dawali się uwikływać w tę propagandę nam niechętną, nie podejmowali nie tylko polemik, ale nie podejmowali ich, bo polemiki są naturalną rzeczą, nic w nich nie ma złego, ale szanujmy się wzajemnie. Ja pana premiera Gowina bardzo wysoko szanuję. Wacław Pierzchalski, zarząd klubu Gazety Polskiej w Bielsku-Białej. Panie ministrze, swego czasu pan Jan Pietrzak wyraził się o inicjatywie, czy pomyśle, budowy Łuku Triumfalnego na intencję setnej rocznicy Bitwy Polsko-Bolszewickiej. Proszę powiedzieć, czy są jakieś przymiarki do takiej budowy i czy ewentualnie jest to możliwe? Dziękuję. Tak, są nie tylko, że jest to możliwe, ale z pewnością zostanie zrealizowane. Proszę się nie martwić, a moje zamiary w tej sprawie idą jeszcze dużo dalej. Niektórzy wiedzą, gdzie, w jaką stronę, ale będzie zarówno wielki, monumentalny pomnik pod Osowem, czyli w miejscu, gdzie zatrzymaliśmy bolszewików, ale będzie też i Łuk Triumfalny. A może jeszcze coś dalej. Klub Gazety Polskiej z Torunia, Joanna Szeląg. Panie ministrze, bardzo dziękuję, że wspomniał pan dziś o husarii, o najpiękniejszej kawalerii na świecie, o wzorze odwagi, honoru, patriotyzmu. To dzięki husarii Europa nie została zalana przez islamistów, tak jak dzisiaj to dzieje się dzięki rządowi polskiemu i Prawu i Sprawiedliwości. Moje pytanie brzmi, kiedy husaria stanie przed Pałacem Prezydenckim? To jest rzeczywiście wyzwanie, zgadzam się z panią i myślę, że najpóźniej
najpóźniej 11 listopada 2018 roku. Wojciech Milczarek, Klub Gazety Polskiej w Łowiczu. Panie ministrze, mnie intryguje jedno pytanie, przyznam od wielu lat. Czy widzi pan analogię pomiędzy katastrofą pod Gibraltarem, kiedy zginął generał Sikorski, a katastrofą pod Smoleńskiem, kiedy zginął Lech Kaczyński i 96 osób? Chodzi mi o to, że zarówno generał Sikorski nie godził się na powojenny kształt świata, podział świata, także sprawa Katynia miała być upubliczniona, a Lech Kaczyński, wiadomo, walczył o interes Polski. Czy widzi pan analogię? Dziękuję. Na pewno obie te tezy są prawdziwe. Klub Gazety Polskiej z Dęblina. Ja bym chciała tylko podziękować panu ministrowi i rządzącemu w tej chwili PiS, że nie dopuścił, żeby PO zamknęło szkołę Orląt w Dęblinie, która jest jedyna w Europie i nie tylko. U nas się uczą Sudańczycy, w tej chwili będą jeszcze z innych krajów. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję, żeście przetrwali najgorsze czasy i że będziecie mogli kształcić polskich lotników takich, którzy będą naprawdę najlepsi nie tylko w Europie, ale w całym NATO. Jestem o tym przekonany. Dziękuję. Damian Małaszewski, jestem z Gliwic. Mam pytanie, panie ministrze. Jak pan ocenia szanse i jak jest pana osobisty stosunek do tematu umożliwienia, ułatwienia Polakom dostępu do broni palnej w tej kwestii? Słowo ułatwienie jest na miejscu i obrona terytorialna jest krokiem w tę stronę. Ale gdybyśmy mieli interpretować ułatwienie w ten sposób, że dzisiaj, albo może nie, bo dzisiaj jest sobota, więc w poniedziałek każdy z nas będzie mógł pójść do kiosku ruchu czy do sklepiku na rogu i kupić broń, to takiemu ułatwieniu byłbym zdecydowanie przeciwny, a dlatego, że jest oczywiste, że tworzyłoby to zagrożenie przede wszystkim ze względu na to, że olbrzymia część młodzieży jest oduczona rozumienia tego, czym jest w ogóle broń i jak się nią posługiwać. Przywróćmy kształcenie do szkół, przywróćmy je na wyższe studia, nauczmy ludzi, czym jest broń, z całą odpowiedzialnością, jaka z tego wynika, a później idźmy dalej. Dobrze? Klub Gazety Polskiej w Słupsku, Zbigniew Wojciechowicz. Chciałbym zadać pytanie, czy powróci powszechna służba wojskowa? Na razie te rezerwy, które wynikają z podjętych działań, a wydaje się, że są jeszcze wystarczające, żeby Armia Polska za 10 lat liczyła tyle, ile liczyć powinna, czyli około 250 tysięcy. Jeżeli okaże się, że wynikające z gotowości ochotniczej społeczeństwa rezerwy nie będą wystarczające, to rozważymy inne działania. Dzisiaj gotowość ochotnicza Polaków, polskiej młodzieży jest tak duża, że wydaje się, iż nie jest to na razie konieczne, chociaż wiem, że większość krajów europejskich albo już wprowadziła, jak Szwecja, albo rozważa sięgnięcie po takie rozwiązanie jak Niemcy i inne kraje. Powtarzam, na razie Polska się tym różni, że jest olbrzymia gotowość ochotniczej służby. Bardzo dziękuję. Minister Antoni Macierewicz. Zapraszamy pana ministra teraz tutaj na krzesło. Pokażemy krótki film, z którego może powstanie jakiś dłuższy film o tej niezwykłej historii, którą tutaj państwo mieli okazję zobaczyć. Zaraz zobaczymy go na telebimie. A po filmie będzie koncert naszych bardów Pawła Piekarczyka i Beatka Kurowskiego. Nie wiem, czy mamy kontakt ze sterówką. Ja jeszcze może wskażę ręką. Nie wiem, czy ten pan nie widzi. Ale prosiłbym teraz, żeby nie oblegać pana ministra. Mamy obejrzeć film, koncert, a pan minister jeszcze chce zostać na grillu. Jak dacie mu szansę, to zostanie.
Także usiądźmy. Myślę, że za chwilę ten film uda nam się odpalić. Ja tylko jeszcze na końcu, tak w uzupełnieniu powiem, proszę Państwa, że dzisiaj to moje zadanie od Pana Boga jest dalej służyć. I jak powiedział prymas tysiąclecia, moi drodzy, służba to... Wtedy jesteś tak naprawdę szczęśliwy, kiedy służysz drugiemu człowiekowi. I ja dzisiaj zgromadziłem wokół siebie wspaniałych ludzi i założyliśmy fundację. Fundację Dziękuję Ci za służbę. I jej statutowym celem jest pomaganie rannym i poszkodowanym żołnierzom, ale również rodzinom poległych żołnierzy. I nie tylko żołnierzy, ale również wszystkich innych pracowników służb mundurowych w Polsce. To jest dzisiaj nasz cel i misja moja, tak naprawdę uratować komuś życie. I ja tymi działaniami, poprzez tą fundację, chcę podziękować za służbę wszystkim żołnierzom, ludziom w mundurze, którzy bezinteresownie oddają się dla tego kraju. Dziękuję. To bardzo proszę, jak możemy ściemnić światła i puśćmy ten film. No chyba już, okej. Okay.